Poranek Radia Tok FM. Było od początku wiadomo, że trasa będzie szła również obok ambasady rosyjskiej. Tam nie było żadnych barierek. Można było podejść na odległość rzutu i wrzucić tam jakieś race. Ja dziwię się przecież, że Donald Tusk pozwolił na to, by ambasada jego politycznego przyjaciela została w taki sposób zaatakowana. Mówię to powinniśmy Rosję przeprosić, czy nie, za te incydenty wczorajsze? No zdaje się, że już wykorzystano nowe kanały działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rzecznik MSZ na Twitterze wydał jakieś oświadczenie. Ale wydawało mi się, że dyplomacja opiera się jednak na innych zasadach, ale widzę, że za Radosława Sikorskiego to jest twitterowa dyplomacja, a wracając do tych przeprosin, ja myślę, że zaraz ukorzy się Donald Tusk, spojrzy na to zdjęcie tygodnika w sieci wykonane 10 kwietnia 2010 roku, ukorzy się przed Władimirem Putinem i będzie go w rozmowach prywatnych pewnie przepraszał, że nie potrafił zabezpieczyć ambasady zaprzyjaźnionego z Donaldem Tuskiem państwa. Nie widzi pan jakiejś możliwej, choćby drobnej współodpowiedzialności za atak na ambasadę rosyjską tego ataku? Ja mam być współodpowiedzialny za atak na... Czy Jarosław Kaczyński z Antonim Macierewiczem? Powinniśmy przeprosić Rosję, czy nie, za ten wczorajszy incydent. Oficjalnie, porządną notą, nie tam jakimś Twitterem, to się z panem zgadzam, że takie zawracanie głowy z tym Twitterowaniem. Znaczy my, to znaczy kto? My, rząd polski, pana i mój rząd naszego kraju. Myślę, że są odpowiednie procedury dyplomatyczne.